serdecznie wszystkie panny i zapraszam na prognozy roku 2022-2023. Rok 2022 jest rokiem bardzo intensywnym, gdzie będzie dochodziło do głębokich transformacji i zmian w świecie, jeżeli chodzi o podstawowe struktury życia, i musicie oczekiwać bardzo intensywnego czasu kolektywnie dla wszystkich. Dzisiaj będę omawiała w prognozie, co czeka panny w następnym roku i w roku 2023. Najważniejszym wydarzeniem jest przejście Jowisza do znaku ryb, ponieważ ten Jowisz ustawi się w bardzo interesującej dla Ciebie pozycji, czyli w siódmym domu, w opozycji. Oznacza to, że tematem do 11 maja 2022 ten Jowisz będzie przebywał w znaku ryb i łączył się także w niecodzienną koniunkcję, czyli z Neptunem. Fokus jest dla Ciebie do maja i później w grudniu, ponieważ przechodzi do Barana i w grudniu później wraca znowu do znaku ryb. Jest temat relacji, jest temat partnerstw, jest temat związków wszelkiego rodzaju. I razem z Jowiszem musisz tutaj liczyć, że będą nie tylko wchodziły bardzo interesujące osoby, ale także osoby, które Cię protegują, które pomagają Ci się rozwijać, które przynoszą bardzo dobre wiadomości. Jest to planeta szczęścia, planeta spełnienia, planeta ekspansji, planeta różnych możliwości i jest to oczywiście czas na pewno i wielka możliwość na poznanie bardzo interesujących osób, na zakochania, na śluby, na zaręczyny. Jowisz bowiem będzie się łączył w niecodzienną konstelację, czyli to połączenie z Neptunem wypada raz na ponad 120 lat, czyli jest wyjątkowym wydarzeniem i w domu związku, w domu relacji dla Ciebie coś, co jest niemożliwe, może się, czy też na pewno się tutaj spełni. Otworzyłabym się na te nowe kontakty, otworzyłabym się na ludzi, którzy przychodzą tutaj do Ciebie. To mogą być też tematy propozycji współpracy międzynarodowej, czy też osoby. Jowisz jest związany za granicą, Jowisz jest związany z nowymi celami, z nowymi wizjami, ale także możliwość wyjazdu, dużo cudzoziemców i jednocześnie profesjonalnie można będzie tutaj wchodzić dla osób, które są zainteresowane we współpracę i kooperację także za granicą, międzynarodowo. Międzynarodowo będzie bardzo, ale także te osoby wpływają na Twoją popularność, tak? Czyli nie tylko masz korzyści i w połączeniu do Neptuna są to osoby, z którymi czujesz się na jednej fali. Można by powiedzieć, że Wy jako jedyne macie szansę na poznanie bratniej duszy, na poznanie kogoś, z kim naprawdę bardzo dobrze się rozumiecie bez słów. Nie potrzeba tutaj dużo gadać, dużo tłumaczyć i już od razu od pierwszego wejrzenia wyjątkowo, tak? Czyli nawet bajkowo coś niesamowitego, co tutaj się wydarza i tego życzę wszystkim rybom, które są jeszcze solo, dlatego że te nowe znajomości będą bardzo wartościowe i już od 29 grudnia 2021 otworzyłabym się na te nowe kontakty. Jowisz następnie będzie przechodził do znaku Barana i tutaj pozostanie od 11 maja do 28 października i październik, listopad, grudzień znowu wraca do znaku ryb, czyli ci, którzy nie poznają do maja kogoś, to na pewno dopadnie to ich w późniejszym czasie. Jego pobyt w znaku Barana, czyli od 11 maja do 28 października, jest jeszcze lepszą pozycją dla Ciebie, ponieważ świadczy o tym, o poprawach sytuacji finansowych. Bardzo dobry czas, nie tylko na inwestycje wszelkiego rodzaju, ale pieniądze będą tutaj płynąć i musisz się spodziewać jakiejś dużej ilości pieniędzy. Można sobie pomyśleć, co się działo 13 lat temu, od roku 2022-2023, ponieważ te pieniądze będziesz ciągle dostawać, to mogą być pieniądze od innych, to mogą być spadki, to mogą być pieniądze od partnera, to mogą być pieniądze od różnych organizacji, od klientów, czy też mogą być związane z jakimiś inwestycjami, czy inwestycjami międzynarodowymi, czy też
od ludzi, z którymi tutaj współpracujecie, kooperujecie, ale także jakaś bardzo ważna inwestycja, czyli poczynisz jakieś bardzo ważne inwestycje, które przyniosą ci naprawdę potężną sumkę. Następnie Jowisz będzie wracał znowu do znaku ryb i znowu jest oświecony ten dom relacji, dom partnerstw i dom związków. Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia, przebywa w znaku wodnika w roku 2022 i do wiosny 2023. I jeszcze w następnym roku będzie ten trudny kwadrat, którego oczekujemy 25 grudnia 2021, który towarzyszył nam przez cały rok 2021, ale w roku 2022 nie będzie to taki ścisły, nie będzie, będzie to tak zwany kwadrat rozchodzący się, nie o takiej dużej sile, ale oczekujemy go we wrześniu i w październiku, który będzie tutaj dokładnie 1 października. Saturn w kwadracie do Urana, ten Uran stoi dla wszystkich panien w pozytywnym aspekcie, tak? Czyli w trygonie, zaraz do niego przejdę. A Saturn, razem z Saturnem widzę, że będzie wiele zmian, jeżeli chodzi o tematy pracy, o tematy organizacji pracy, w jaki sposób pracujesz, jak się organizujesz, czyli widzę dużo udoskonaleń w dniu codziennym, inny rodzaj pracy, nowoczesnej pracy, także duży temat zdrowia, duży temat sportu, także fokus skierowany przede wszystkim jest na odpowiednie odżywianie, pracuję tak jak chcę, jestem wolny, jestem niezależny, wychodzę z podlegania wszelkiego rodzaju, ale z nowoczesnością, z techniką i dużo pracy samodzielnej, dużo pracy nowoczesnej. Niektóre z Was możliwe, że razem z tym Saturnem w kwadracie do Urana, tak jak powiedziałam w poprzednim roku, będą jakieś przemyślenia wyjazdu za granicę, czy też możliwość nawet przeprowadzki na stałe za granicę. Tutaj u Was to także jest zaznaczone, ale na pewno współpracy i kooperacji i korzyści za granicę dla tych osób, które w tym kierunku idą. Jednocześnie namawiałabym na pewno do wszelkich prac dla wszystkich w kierunku otworzenia się na wszystko, bo era wodnika oznacza jesteśmy bez granic, nie mamy granic, czyli cokolwiek robicie, cokolwiek swoją pracą dajecie innym, ma ta praca służyć innym, tak? Czyli nie ma być podziałów, ale wszystko, co wykonujecie, ma trafiać to do wszystkich i jest to możliwe na przykład przez internet, tak? Czy też w jakiś inny sposób, że trafiacie do każdego, do wszystkich ludzi na każdej kuli ziemskiej. Nie jest to tylko, nie ma być to ograniczone na przykład czy do jednej ulicy, czy do jednego miasta, ale do wszystkich. Uran stoi w bardzo pozytywnym aspekcie w trygonie do roku 2026 i w znaku byka. Od stycznia 2022 na osi byk, skorpion odbywają się bardzo ważne zaćmienia, wyjątkowe zaćmienia, ponieważ aż dwa zaćmienia będą w połączeniu z Uranem, planetą szoku, planetą zmian, planetą rewolucji, planetą odnowy, nagłych, nieoczekiwanych wydarzeń. I ten Uran stoi dla Ciebie w pozytywnym trygonie, czyli w boskim aspekcie, że panny muszą oczekiwać nagłych, nieoczekiwanych pozytywnych zmian i zaćmienia mamy już od 30 kwietnia 2022, jedno już było, jest za nami, następnie 16 maja 2022 totalne zaćmienie Księżyca w Skorpionie, tutaj dosyć trudne momenty, chwile Słońce będzie w kwadracie do Saturna dla wszystkich kolektywnie, następnie 25 października zaćmienie Słońca w Skorpionie, w koniunkcji do Wenus, aspekt na miłość, na poznanie kogoś nowego, silnych uczuć oraz pasji. I 8 listopada totalne zaćmienie Księżyca w Byku. Tutaj jest nie tylko w koniunkcji do Urana, ale także w kwadracie do Saturna i trzeba będzie przede wszystkim uważać na finanse.
nie ryzykować, tak? Czyli unikać ryzyka wszelkiego rodzaju, ponieważ w roku 2022 już od początku możemy razem ze zmianami struktur naszego życia, podstawowych struktur, ponieważ Pluton przechodzi na następne punkty w znaku Koziorożca, trzeba także oczekiwać zmian w sferach nie tylko gospodarczych, ale na pewno finansowych. I tutaj oczekiwać zmian. Dla ciebie obydwa zaćmienia, i z byka, i z skorpiona, są w pozytywnym aspekcie. Czyli z byka, ten węzeł karmiczny, w którą stronę mamy iść, co jest naszą gwiazdą przewodnią, w którą stronę mamy podążać, mówi o tym, że zaćmienia przyczynią się do tego, że ponieważ są aż dwa zaćmienia w koniunkcji do Urana, czyli nagle nieoczekiwanie coś tutaj się zmienia i efekty zaćmień oczekujemy do po 6 miesięcy po zaćmieniach, wyjazdy, podróże, kontakty za granicą, korzyści za granicą, bardzo dobry czas na przeprowadzki za granicę. Może będziecie dużo wyjeżdżać. Świetny czas na naukę, na pisanie, na publicystykę, na studiowanie, na osiągnięcie swojego celu wyższego. Widzę, że tutaj plany podróży mogą się radykalnie zmienić. Jednocześnie, ponieważ z jednej strony są zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca, może być to poznanie kogoś nowego, może być to miłość z jakąś osobą, zakochanie w jakiejś osobie, która jest związana za granicą. Może pojedziesz tylko na urlop i już zostaniesz, czy też wybudujesz dom, czy też zakochasz się i nie wrócisz. Niesamowite historie. Wszystko jednocześnie będzie się bardzo dużo zmieniać w bardzo szybki sposób. I widzę, że rok 2023 jest taki dla panien bardzo szybki, ale także romantyczny, interesujący, dużo uczuć, pozytywnych uczuć, dużo radości i także miłość dla tych osób, które są solo lub też razem z Neptunem i Jowiszem. Może być tak, że nawet ktoś tutaj zniknie z twojego pola i pojawi się nagle i nieoczekiwanie do końca roku będziesz już w drugim partnerstwie. Jednocześnie wszystko przebiega naprawdę bardzo szybko. Czyli te zaćmienia w pozytywnym aspekcie, w trygonie, że samo coś się układa, że nie ma żadnych problemów. Jednocześnie no, wpada ci to szczęście do rąk z Uranem, otwierałabym się na nowe możliwości, na nowe szanse. Kto chce się uczyć, będzie się bardzo szybko uczył. Także rozwój intuicji widzę u was, ale także kto chce, na przykład jeżeli chodzi o przekaz wiedzy, o przekaz informacji, jeżeli załatwiacie na przykład różne sprawy urzędowe czy sądowe, czy na przykład obywatelskie, czy wszystko, co jest związane z wysokimi urzędami, będzie to w pozytywnym aspekcie. Nawet bym na przykład ten następny rok pomyślała o tym, co jeszcze muszę dla siebie załatwić, co chcę osiągnąć, ponieważ widzę, że z Jowiszem będzie to bardzo szybko od stycznia przebiegało. Wykorzystałabym nawet ten czas z tym trygonem tego Urana, czyli ktoś, jeżeli czeka na przykład na jakieś tam zameldowania, czy na obywatelstwa, czy jakieś potwierdzenia z zagranicy, wszystko będzie dobrze przebiegać. Jednocześnie w ten węzeł karmiczny południowy, co mamy zostawiać, co mamy nie zabierać ze sobą, co mamy zamykać, stoi w sekstylu, tak, że z łatwością niektóre tematy związane z przeszłością, na przykład dotyczące wiedzy, twojego sposobu mówienia, myślenia, komunikowania, kontaktowania się, będą zamykane z taką łatwością i pojawi się bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi znowu o naukę, o przekaz wiedzy, przekaz informacji, może kursy, może warsztaty, może szkolenia, może ty dajesz kursy, szkolenia. Bardzo dobry czas na pracę, naukę czy kursy online. Wychodzisz z takiego starej metody myślenia, mówienia, czy też przyzwyczajeń, które miałeś, czy też rzeczy, które kiedyś ci może wpojono, czy wiary, które może ci kiedyś wpojono, czy metody nauki, czy przekazywania wiedzy, które miałeś, z łatwością będziesz zostawiał i otwierał się na nowe. Czyli bardzo dobry czas i wszystkie zaćmienia są w pozytywnym aspekcie.
Wenus, planeta szczęścia, planeta kreatywności, planeta pieniędzy, do marca znajduje się w znaku koziorożca i stoi w trygonie, ale do 29 stycznia od jutra, czyli od pełni w znaku bliźniąt od 19 grudnia jest w biegu wstecznym. Czyli uwaga, pomimo że ona jest w biegu wstecznym, czy później w biegu prostym, do marca 2022 stoi w trygonie w bardzo przyjemnym domu. I w połączeniu do Plutona będzie się jeszcze dwa razy łączyła z Plutonem 25 grudnia i później w marcu. Czas na miłość, czas na romanse, tematy dzieci, nowe projekty z dziećmi, może wyjazdy gdzieś z dziećmi, rozwój Twoich kreatywnych talentów, więcej pasji, więcej przyjemności, więcej zabawy, więcej luzu, ale także jeżeli chodzi o pasję, o zainteresowania, o hobby, możesz tym zarobić więcej pieniędzy. Tak, czyli dobrze, z Wenus w biegu wstecznym do końca stycznia nie jest to dobry czas na inwestycje, ryzykowne inwestycje, czy też na ryzyka wszelkiego rodzaju, czy też robienie jakichś operacji plastycznych, czy też zmieniania, nie wiem, kolorów włosów, czy jakieś inne eksperymenty. Przeczekałabym to i przeniosłabym sobie jakieś ważne terminy, jeżeli macie, czy też upiększania na przykład zęby, bo to w koziorożcu, czy jakieś tam aparaty na zęby, czy inne rzeczy, to drogie. Na przykład nie robiłabym tego, zrobiłabym termin w lutym, dlatego że albo ci się nie będzie podobać później, albo coś nie będzie pasować, albo trzeba będzie poprawiać, ale na pewno trzeba będzie dopłacać. Tak, czyli na pewno bym tego nie robiła. Jednocześnie w roku 2022, czyli do marca, czas na miłość, czas na zarabianie, czas na inwestycje, czas na hobby, przyjemności i radości. Następnie od 5 kwietnia do 2 maja Wenus w znaku ryb w połączeniu z Jowiszem i Neptunem, no piękny czas. Tutaj widzę, że no majowo będziesz, kwietniowo-majowa totalnie zakochana. Dużo propozycji z zewnątrz, dużo pomocy z zewnątrz, miłość sama przychodzi z zewnątrz, tak? Nie musisz tutaj niczego szukać i poprawa sytuacji finansowych. Od 28 maja do 23 czerwca Wenus znajduje się w znaku byka, w trygonie, możliwe wyjazdy, kto zdaje egzaminy, bardzo dobry czas tutaj, tak? Czyli będą te egzaminy bardzo dobrze zdane, na przykład może to być dla jakichś tych, którzy robią maturę, czy jakieś kursy, czy też uczą się, czy też może właśnie tematy związane z zarabianiem, poprawy i to solidne jakieś pieniądze, czyli zbyka, poprawy sytuacji finansowych, ale przede wszystkim rozwój, poszerzenia horyzontów, nauka, zbieranie wiedzy i następnie bardzo dobry czas na i poprawa sytuacji finansowych 23 października i 16 listopada w znaku Skorpiona. W trzecim domu tutaj by były pieniądze na przykład online, z online pracy, pieniądze z handlu, także handel online, z komunikacji wszelkiego rodzaju, na przykład gdzieś jeździcie, bardzo dobry czas także na kupno jakiegoś auta, czy roweru, czy motoru, co tam chcecie i wcześniej od 5 do 29 września w Twoim znaku, tak? Czyli bardzo dobry czas na miłość, na poprawienie swojego wyglądu, więcej radości, więcej przyjemności, więcej energii, pozytywny nastrój, bardzo dużo takiego dobrego czasu i w raku od 18 lipca do 11 sierpnia i później w koziorożcu znowu od 10 grudnia do końca roku, czyli no dobry czas. Jednocześnie jeżeli chodzi o temat raka, pieniądze na przykład z online, pieniądze z prac także internetowych, czy też na social mediach,
poparcie ze strony grupy, czy też właśnie na przykład pracę na jakichś tam YouTubach, na Instagramach, czy wszystko, co jest związane z online, protekcja grupy, miłość w grupie, spełnienie się w jakiejś grupie, wykonywanie wspólnych jakichś bardzo ważnych projektów i za każdym razem przez te miesiące, które wymieniłam, poprawa sytuacji finansowych. Ten pluton, razem z tym plutonem, od stycznia jeszcze aż do roku 2024 masz bardzo dużo siły. Tak, czyli jest trygon plutona do końca roku 2023, jest to bardzo duża siła na odbudowę twojego życia. Tak, czyli tworzenie życia od nowa. Otwórz się na to. Nigdy więcej nie będzie takiej możliwości. Postaraj się zmienić twoje życie. Jeżeli coś nie pasuje ci, jeżeli chcesz coś zmienić, jeżeli siedzisz tylko w pracy, jeżeli tylko podlegasz i wykonujesz obowiązki, otwórz się razem z tym plutonem. To jest taka wiadomość z uniwersum do ciebie na przyjemności, na radości, na życie, na inne wartości. My wszyscy od roku 2022 będziemy z wydarzeniami w świecie zmieniać swoje wartości. Ty masz pomyśleć o sobie, o tym, że jest fajnie, o tym, że jest przyjemnie, o tym, że istnieje miłość i pozwolić sobie w tym kierunku, ale także bym widziała panny na tworzenie jakichś bardzo kreatywnych projektów, zarabianie swoimi talentami, swoimi potencjałem i więcej zabawy, i więcej przyjemności. Mars w roku 2022 będzie miał szczególną pozycję pod koniec roku, ponieważ aż 6 miesięcy będzie przebywał od 20 sierpnia do końca roku, dokładnie do 13 stycznia 2023, w znaku bliźniąt. I w tym znaku bliźniąt będzie stał w kwadracie szczególnie trudny etap, na którym musisz uważać, jest 30 październik do końca roku, ponieważ Mars jest w biegu wstecznym i ustawia się w profesji, tak? Czyli temat kariery, temat twojej drogi powołania, temat twojego statusu. I razem z tym Marsem jest fokus na karierę, na pracę, na drogę powołania. Nie jest to dobry czas, gdy Mars jest w biegu wstecznym, na rozpoczynanie jakichś konfliktów czy jakichś kłótni, ponieważ są te konflikty nie do zażegnania. Ale tutaj widzę, że dużo tematów agresji, złości będzie związane jakaś osoba, czy też osoba męska, czy też jakaś energia. Chodzi o komunikację, o przekaz wiedzy, o przekaz informacji. Oczywiście może być tak, że wiele panien będzie myślało na wskoczeniu na drogę powołania, czy też dodatkowa nauka, ale uwaga, jeżeli Mars będzie w biegu wstecznym, nie wszystko robiłabym naraz, nie wszystko starała się od razu przeforsować, ponieważ to będzie trudno. To jest takie to toczenie czegoś jak koła pod górę, ciągle to spada i znowu jeszcze raz, ale skupienie się na sobie. Tak, z Marsem w biegu wstecznym mamy nauczyć się odpowiednio kierować swoją energią, czy też siłą wewnętrzną. Fokus jest tutaj na naukę, na zbieranie wiedzy, przekaz informacji, ale mogą być jakieś kłótnie, mogą być jakieś spory, może być dużo niejasnych informacji, zerwanie jakichś kontaktów, albo też jakaś prowokacja w pracy lub też z jakąś osobą męską, tak? Czyli te 2 miesiące wcześniej. Bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o Marsa, czyli więcej energii, więcej motywacji, więcej wiary w siebie, więcej siły wewnętrznej, więcej powera masz od 24 stycznia do 6 marca. Mars jest w koziorożcu, wywyższeniu, czas na miłość, czas na hobby, czas na pasję, dużo, dużo radości właśnie, dużo kreatywności, ale także dobry czas, jeżeli chodzi o poprawienie sytuacji finansowych, zarabianie pieniędzy, ponieważ Mars w Koziorożcu od 24 stycznia do 6 marca to są też tematy zawodowe, tematy profesji, gdzie możesz zarobić pieniądze. Następnie Mars w znaku Byka od 5 lipca do 20 sierpnia, czyli trygon, nauka, pisanie, egzaminy, studiowanie, wyjazdy, kontakty, także załatwianie znowu jakichś spraw
biznesowych, poszerzanie swoich horyzontów, poznawanie jakichś kultur, może będziesz coś pisał, publicystyka, czy jakieś wykłady, czy panny będą pisać książki, czyli no super tutaj czas, ale od 30 października wyłączamy do końca roku, przerzucamy na bieg wsteczny, nie śpieszymy się razem z tym Marsem. To dotyczy kolektywnie wszystkich. Jednocześnie Mars w świecie w biegu wstecznym na pewno będzie wprowadzał dużo, dużo konfliktów, dużo nieporozumień, jeżeli chodzi na przykład o kontakty wszelkiego rodzaju, że kontakty będą zrywane, że będą zrywane współprace czy kooperacje między państwami, ale także temat komunikacji i zmiany na pewno w szkolnictwie, w komunikacji, w internecie i we wszystkich mediach, czyli tego to niestety musimy oczekiwać. Twój Merkury. Merkury będzie w biegu wstecznym w następujących miesiącach. Warto sobie zapisać. To nie jest dobry czas na przykład na biznesy, na inwestycje, na rozpoczynanie nowej pracy, czy też na wyjazdy, jeżeli chcecie sobie planować. Od 14 stycznia do 4 lutego Merkury, twój patron będzie przechodził i Saturna, i Plutona. Następnie 10 maja do 3 czerwca w Bliźniaku i w Pyku, 10 września do 2 października i 29 grudnia 2022 do 18 stycznia 2023. Tak. Jeżeli chodzi o wasz rok, czyli rok dla panny, uważam, że ten rok będzie bardzo dobry, tak? Czyli razem z tym Jowiszem otworzyłabym się na nowe kontakty, na nowe znajomości. Na pewno jest ogromna poprawa sytuacji finansowych, to jest pierwsze, ponieważ pieniądze płyną. Wiele osób, które pojawi się w twoim życiu już od 29 grudnia 2021 do maja i później pod koniec dwa ostatnie miesiące przynoszą tutaj bardzo dobre wieści, bardzo dobre uczucia, bardzo dobre emocje, jednocześnie jest duża protekcja, pomoc, są to osoby, które ci pomagają, wyciągają rękę. Bierz to, co dostajesz, tak? Bierz to, co uniesiesz. Na pewno jest to raz na 13 lat bardzo dobra energia, energia szczęścia i energia spełnienia. I jednocześnie w połączeniu do Jowisza nie przeżyjemy takiego roku już nigdy więcej i poprawy sytuacji finansowych w środku, tak? Czyli tutaj będą na pewno też, jeżeli chodzi o tego Jowisza w znaku barana, poprawy sytuacji finansowych, ale też więcej pieniędzy, bogactwo, czy jakiś spadek, czy jakaś pomoc, czy jakieś pieniądze z jakichś urzędów, ale to będzie panną tutaj na pewno to otrzymacie. Drogie panny, rok wygląda super. Witajcie ten rok z celami, które będą realizować wasze marzenia i wasze życzenia. Ja życzę bardzo dobrego czasu dla wszystkich, wszystkiego dobrego. Sama dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze, dziękuję za wasze subskrypcje, dziękuję za wasze zaufanie. Zapraszam oczywiście do porad te osoby, które potrzebują. Informacje znajdują się pod nagraniem. Wszystkiego dobrego i do siebie roku. Pozdrawiam was.